Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku kolejny odcinek z serii dla początkujących, więc jeżeli jesteś widzem zaawansowanym, to możesz jedynie zostawić tą łapkę w górę i uciekaj, bo nie jest to materiał zdecydowanie dla Ciebie. A jeżeli jesteś widzem początkujących, to zapraszam Cię do obejrzenia tego właśnie odcinka. Dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, krótki, w którym chciałbym Wam powiedzieć, co to są te BMS-y. Często jest bardzo wiele pytań odnośnie tych BMS-ów, po co ich używać, do czego one służą i tak dalej. Dziś powiem Wam, jak wygląda to wszystko teoretycznie, natomiast w innym odcinku, jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy wszystko sprawdzali miernikami, będziemy ładowali tymi BMS-ami i będziemy patrzyli, jak one się zachowują. Tutaj zobaczcie, tak wygląda przykładowy BMS. Jest on dla czterech ogniw, czyli 4S. I ma on prąd rozładowania rzędu 30 amperów. BMS służy do zabezpieczenia naszej baterii. Po pierwsze, BMS dba nam o baterię w ten sposób, że jeżeli napięcie na naszym ogniwie bądź na naszym pakiecie ogniw spadnie poniżej jakiejś wartości napięcia, czyli powiedzmy, że poniżej 3 V na cele, nie na cały pakiet, ponieważ jak będziemy mieli pakiet 3S, to będzie on miał powiedzmy w granicach 12-13 V, tak? Natomiast jeżeli na każdym pojedynczym ogniwie, które będzie wpięte w BMS, spadnie napięcie poniżej tego, które obsługuje dany BMS, powiedzmy tych 3 V, BMS automatycznie odcina nasze urządzenie, żebyśmy nie przeszarżowali i nie rozładowali ogniwa do końca, co może skutkować jego uszkodzeniem. To jest jego pierwsze i takie podstawowe zadanie. To, czy we wkrętarkach jest to sensowne, czy nie, to już jest kwestia dyskusyjna. Na pewno dzięki BMS-owi wkrętarka staje się idiotoodporna, czyli jeżeli dacie ją komuś, kto się kompletnie nie zna na tym i tak dalej, dacie komuś na budowie jakiemuś dziutkowi, to on będzie sobie nią robił, przestanie mu działać i tak dalej. W większości przypadków użytkownik pewnie zauważy, że wkrętarka już nie ma mocy i tak dalej i wystarczy ją odłożyć i podładować. Drugi parametr BMS-a to jest jego prąd rozładowania. Co to jest prąd rozładowania? Każda wkrętarka podczas rozruchu i swojej pracy pobiera jakąś ilość prądu. Załóżmy, że wkrętarka Boscha, która będzie pracowała na pakiecie 3S, będzie pobierała powiedzmy szczapy 10 amperów. I w BMS-ach mamy taki właśnie parametr, który mówi nam o tym, ile prądu może przepływać przez dany BMS. Powyżej, jeżeli będzie wkrętarka chciała pobrać, BMS się rozłączy. Tutaj mamy przykład BMS-a, który jest w stanie uciągnąć 30 amperów. Jeżeli BMS będzie miał zbyt niski amperaż, a nasza wkrętarka będzie pobierała więcej tego prądu, będzie chciała wymusić pobrać więcej tego prądu, niestety, ale nasz BMS będzie odcinał to napięcie i będą problemy. Może zdarzyć się też taki przypadek, kiedy BMS będzie miał powiedzmy 10 amperów, a wkrętarka będzie pobierała 8 amperów i nadal będzie przy starcie rozłączało. W tym przypadku, jak wiecie, załączając wkrętarkę, robiąc jakieś duże obciążenie, są tak zwane szpilki, piki naszego prądu. W tym przypadku musimy zastosować kondensator. Jak i mówiłem to już w innym odcinku, to też trzeba dobrać konkretnie pod wkrętarkę, pod inne jej parametry. Ogólnie pamiętajcie, żeby napięcie kondensatora było troszeczkę wyższe niż naszego pakietu, żeby był ten zapas napięciowy. Natomiast jeżeli chodzi o pojemność, musicie to sprawdzić doświadczalnie. Jednemu wystarczy 470, innemu 1000, a innemu 4000 będzie na przykład potrzebne. To musicie dobrać doświadczalnie. Z mojego doświadczenia kondensator rozwiązuje 80-90% przypadków, gdzie były problemy z BMS-em. Mogą się zdarzyć przypadki, gdzie kondensator nie był w stanie pomóc, mimo że BMS miał bardzo duży zapas, to komuś wkrętarka nie działała. Pamiętam, że właśnie jeden z moich widzów do mnie pisał, próbowaliśmy rozwiązać problem i chyba coś się tam nie udało, ponieważ były jakieś problemy. Często powielany taki mit na temat BMS-ów, który jeszcze zresztą sprawdzę w innym odcinku, jak będziecie chcieli, to jest to, że BMS służy nam jako balanser do ogniw. Często jest tak też napisane w różnego rodzaju sklepach. BMS niestety nie działa nam jako balanser do ogniw, on po prostu ładuje napięciem, jakie zadamy na naszym zasilaczu laboratoryjnym. W innym odcinku powiem Wam, jak się ładuje poprzez BMS-y, jaki prąd, jakie napięcie i tak dalej. W tym odcinku tylko mówimy krótko, czym jest BMS. Teoretycznie BMS też ma nas chronić przed ewentualnym zwarciem. Jak się wpiąć w BMS i tak dalej, pokazywałem Wam to w innych odcinkach, więc zapraszam Was do oglądania. Drugi często powielany mit na temat właśnie naszych BMS-ów jest to, iż nieważne jaki ładowarka będzie dawała prąd, BMS go ograniczy. A głupak, prawda?
BMS go nie ograniczy. BMS nie ma ograniczenia prądowego, przynajmniej nie te, które są u nas bardzo popularne BMS-y. Dlatego jak widzieliście w odcinku, w którym robiłem ładowarkę taką uniwersalną do baterii, tam zastosowałem przetwornicę, która zmieniała napięcie, ale także ograniczała prąd. Odnośnie tego, jakim prądem ładować, mówiłem to, ale nagram też kolejny odcinek, krótki, zwięzły na temat prądu ładowania. Teraz powstaje pytanie, czy warto używać BMS-ów, czy nie? Są plusy, są minusy. Każdy musi zadecydować. Jeżeli będziecie chcieli, zrobimy testy i faktycznie potwierdzimy to, co ja mówię, ponieważ ja to sprawdzałem, ale nie przed kamerą. Więc czemu nie? Mogę sprawdzić to dla Was, jak ładują takie BMS-y, czy one dbają o ogniwa, czy nie. Teoretycznie, jeżeli kupujecie ogniwa wszystkie nowe i ładujecie je niewielkim prądem, one nie powinny się znacząco różnić od siebie, więc teoretycznie samym BMS-em możemy się pokusić o ich ładowanie. Jeżeli są to różnej jakości ogniwa, chodzi mi tutaj o ich stopień zużycia i tak dalej, bez balansera jest to średnie rozwiązanie, żeby to tak ładować. Ale moi drodzy, o tym będzie już w innym odcinku. Ten odcinek kończymy. Jeżeli Wam się podobało, to proszę Was, dajcie łapkę w górę, żebym wiedział, że chcecie takie odcinki dla początkujących. Możecie udostępnić ten materiał gdzieś dalej. Pod tym filmem macie dużo ciekawych linków. Zapraszam Was, żeby tam zobaczyć. Są tam Facebooki, Instagramy, live'y, wkrętarki do kupienia i dużo różnych innych rzeczy. Myślę, że możecie zerknąć. Rozwincie ten opis pod filmem. Także moi drodzy, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego odcinka już za dni kilka.